Cudowna legenda głosiła, że co 1000 księżyców rodzi się dziecko z magicznymi mocami. I to się spełniło. Pewnego dnia mała zapłakana dziewczyna porzuciła obślinioną ropuchę na schodach klasztoru na mrozie. Sobląg, spójrz na swoją twarz. Czy ojciec Przeor już ci wyjaśnił, że będziesz musiał być sam przez kilka dni? Tak, powiedział mi, że będziesz musiał iść do więzienia. Zamknijcie się w kaplicy, ale wciąż nie rozumiem dlaczego. To bardzo proste. My, bracia, musimy czasem się wycofać, aby medytować nad zagadkami życia. A dlaczego nie mogę iść z wami? Jest wiele tajemnic, nad którymi chciałbym medytować. Na przykład ta o jajkach. Jest coś tajemniczego w jajkach. Cóż, używa się ich do robienia omletów, ale także do wykluwania się małych piskląt. Więc czy ja wyszedłem z jaja? Mokro, mokro. Prawidłowa odpowiedź to nie. Och, przynajmniej jesteś dobry w robieniu omletów. Papa! Może nas oświecisz? Ojej. Tylko niektóre zwierzęta rodzą się z jajek. O, uch, bracie ptak. Jeśli my, dzieci, nie pochodzimy z jajek, to jak się rodzimy? Och. Dokładnie. Jak rodzą się dzieci? Zobaczmy, co powie nasz ekspert od omletów. No więc widzisz. Nieważne, Marcelino. Co powinieneś wiedzieć? To, że wszystkie istoty na tym świecie są omletami. Mówię wam, bracia! O, dość tego! Dość gadania! Tutaj masz oplet, Marcelinko. Nie. Zostawiliśmy ci chleb, ser, miód i trochę świeżego mleka od krowy. Czy to wystarczy na 2 dni? Bracia, czas na odwrót. Co? Wow! No cóż, dziecko, kiedy skończymy nasz odosobnienie, porozmawiamy, ale teraz musimy iść. Tak, w porządku. Dzień dobry, lordzie. Bracia mają szczęście. Zamknęli się w kaplicy, żeby pomyśleć o różnych sprawach, więc nie mogę rozmawiać ani hałasować. Ale nie martw się, będę się o ciebie troszczyć. Dziękuję, Marcelino. Prawda jest taka, że chciałem pójść z nimi, ale mi nie pozwolili. Mówią, że jestem za młody, żeby myśleć o tajemnicach życia. I słusznie, Marcelino. Bądź cierpliwy. Odpowiedzi na wiele naszych tajemnic przychodzą, gdy najmniej się ich spodziewamy. Szczęśliwy, medytując nad tajemnicami. Cześć, Marcelino. Candela, co tutaj robicie sami? Zwyczajnie się nudzę. Bracia poszli medytować i zostawili mnie tu ze wszystkimi nierozwiązanymi zagadkami. Rozumiem.
Czy to możliwe, że nie mają odpowiedzi? Nie wiem dlaczego, skoro wszyscy wiedzą, że kurczaki pochodzą z jajek, to czemu nie mogą mi powiedzieć, skąd ja pochodzę? Hej, wiesz już, Marcelino, przyszedłeś z lasu. Tak, ale musi być coś więcej. Kim jest moja matka? Już raz ci powiedziałem, Marcelino. Życie odpowie na te pytania za ciebie. Nie znajdziesz wszystkich odpowiedzi, ale życie jest magią, a magia zawsze ma jakieś tajemnice. Ach, głupota tego szczawika może być kopalnią złota. Jestem... A kto lepszy? Lepiej to wykorzystają ode mnie. Oto aż za proste. Przepraszam, chłopcze, ale jestem Wegum. Jestem tutaj. Rufus! Jeśli to ta sama pani, którą znam, znajdziesz ją w górę rzeki, idąc za... Pocztunek. Dalej! O Boże, dalej. Zmarnowane! Co? Skończyło się? Jest! I dziękuję. Nie jestem pewien, czy powinienem mu ufać. Mamusie... Czekanie! Etyczne bzdury. Leo? Rufus! Tak. Nie chcę cię alarmować, ale ten chłopak, który jest twoim przyjacielem, włóczy się wojna sam. Wojna z nim? Wielkie złe forum. Super. Co ty mówisz? On jest nad strumykiem. Jesteś pewien? Nie, żebym chciał naruszyć twoją wiedzę specjalistyczną, ale nie sądzę. Las to najlepsze miejsce dla małego. Małe i bezradne dziecko. Cool. Excellent. Takie wzruszające. Ta lojalność pomiędzy... Psy i mali chłopcy. Zaczekaj chwilę. Rufus ma kompletnie gdzieś, co stanie się z Marcelino. Jedyne, czego chce, to zrobić posiłek dla kurczaków, mały kłamczuch. Nienawidzę cię. Dobra, cięcie. Po co ten cały zgiełk? Ten głupek Rufus próbował mnie oszukać, że Marcelino kręci się po lesie. To nie było takie łatwe. No cóż, skoro o tym wspomniałeś, nie widziałem Marcelina tutaj od dłuższego czasu. Co? Spójrz do środka klasztoru. Co jest nie tak z Liamem? Szukam Marcelina. Rufus powiedział, że błąkał się po lesie. Zniknął! Koko, teraz zrobimy? Musimy iść i go szukać, ale Rufus może wrócić w każdej chwili. Nie ma się. Widzisz? Znajdziesz Marcelina! Może teraz się wyśpię.
teraz. W porządku. Tak, robi to. Na razie. Właśnie poszedł w tamtą stronę. Ten las jest niemożliwy. Nawet w biały dzień nie można już spokojnie spać. Myślę, że on po prostu... Wszystkich ich przestraszył. No co teraz? W co mam celować? Może uda mi się ich rozproszyć. Aha, tędy. Co ty wyprawiasz? Czy trafiłem? Trafiłem? Och tak, o potężny myśliwy, uderzyliśmy w drzewo. Chodźmy. Lepiej nam będzie jak odrwane. Udało się. Możemy teraz wyjść. Już się nie boisz, prawda? Moja kolejna strona! Dziękuję. Ojej. O, przepraszam cię. Tutaj. Tabliczka, chroń swoje młode przed myśliwymi. Czy to prawda? Kobieta zostawiła dziecko przed drzwiami klasztoru. Tak. Zabierz ich tam. Więc znasz moją matkę? Nie. Wszystko, co wiem, to co ci powiedziałam. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoim czasie w lesie, musisz zapytać starego jelenia. Tak, Veletto jest królem lasu i najmądrzejszym ze wszystkich zwierząt. Ale jak mam go znaleźć? Podążaj rzeką aż do wodospadu, a wejdziesz do jego królestwa. Gdy tam będziesz, on cię znajdzie. Okiem. Gdzie jest Selena? Wróć! Po co? Teraz wiem, kogo szukać. Szukamy Veletto. O cóż, kochanie. Pamiętam. Nie lunatykuj po... Aha. Czy możesz nas do niego zaprowadzić? Ja? Nie, nie. Mam dużo pracy przy tamie. Ale znam kogoś, kto może wam pomóc. Konci zabierze cię do listu.
No cóż, na molo. Paul, to będzie kosztować cię dwie świeże sałaty. Nie mamy żadnej sałaty. Och, przepraszam, bez paliwa się nigdzie nie ruszę. Daj spokój, nie bądź taki wredny. Nie możesz tego zrobić za darmo. Niemożliwe, mój zbiornik jest prawie pusty. W porządku, dam ci dużo sałaty, ale najpierw zabierz ich do wodospadów. No dalej, wsiadaj, ale nie bujaj mnie za bardzo. Marcelino, myślę, że się gubimy. Patrz, wodospad. Koniec podróży. Proszę wysiadać. Dzięki za podwózkę, Kąci. No cóż, nigdy się nie dowiesz. Ale zobaczysz to na wstążce. Teraz musimy poczekać, aż król lasu nas znajdzie. Mam nadzieję, że nie zajmie mu to zbyt długo. To miejsce mnie przeraża. Cześć. Ucieka przed Iwanem. Co ty teraz wyrabiasz, łobuzie? Na tym koniec. Prawo lasu zabrania polowania na młode. Och, nie zmuszaj mnie do zrobienia ci krzywdy, Iwanie. Sam. To niebezpieczne miejsce dla dziecka. Nie boję się, panie Jeleniu. A nawet jeśli się boję, to nie ma znaczenia. Bo to, czego szukam, jest dużo ważniejsze niż mój strach. Czego szukasz? Szukam miejsca, z którego przyszedłem. Szukam mojej matki. Nie, znajdziesz jej tutaj. Nie wiesz tego na pewno. Może masz rację. Mówisz, jakbyś był wielki i jesteś wspaniały, Marcelino, choć mały. Co 1000 księżyców rodzi się taki młody jak ty, mały człowiek, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami i też nas rozumieć. Taki z ciebie młody i jesteś silniejszy niż wszyscy myśliwi razem wzięci. Dlaczego to mówisz? Bo jesteśmy braćmi i z tej samej krwi... Marcelino, chleb i wino. Naprawdę chcę być twoim bratem i pomagać tobie oraz wszystkim zwierzętom lasu, tak jak ty pomogłeś mi. Nigdy nie miej urazy, nawet wobec groźnego starego dzika. To już zapomniane. Nie zapomnij o tym za szybko. Mam nadzieję, że znów spotkamy się w lesie, panie Stag. Zawsze będziesz mile widziany, fanny wino. Ale teraz powinieneś wrócić do klasztoru. Silniejszy niż proch strzelniczy wszystkich myśliwych razem wziętych. Tak, to całkiem mocne. Przyszedłeś mi pomóc? Chociaż trochę może. Kim jesteś? Nazywam się Boni, syn Valentiny z szlachetnej rodziny Lamigaia. Czy moglibyśmy wybrać się do klasztoru, Marcelino? Tak, już dziś dużo o sobie odkryłem. Zabiorę cię tam, chodź!
Okej. Idź, bracie, sprawdź, czy Marcelino zjadł kolację i się uspokój. Ach, dziękuję za przeora. Ale widzę, że wszystko u ciebie dobrze, więc... już idę. Bracie Pap! Bracie Pap! Poczekaj chwilę. Chciałbym zadać ci pytanie. Co to jest? Jak udaje ci się zrobić tak dobrą omletę? Nie, ha, ha, ho, 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 ho! Na zdrowie, mały Marcelin. Na zdrowie. Przewidywała, że co 1000 ran rodzi się dziecko z magicznymi mocami i to się spełniło. Pewnego dnia biedna, zapłakana kobieta porzuciła wyniosłą wiedźmę na schodach klasztoru na mrozie. Jego imię to Marcelin. O, teraz cię nienawidzę. Jest niesamowicie Marcelin. Chodzącym ze śniegu słyszę.